Jestem tutaj w Instytucie Polskim w Düsseldorfie, w Pałacu Benrath, gdzie realizowany jest projekt 4 pory roku w kuchni polskiej. W trakcie tego projektu będziemy opowiadać o dawnych relacjach pomiędzy kulturą, ale też kuchnią polską i niemiecką. A w szczególności będę opowiadać o popularności dań po polsku, auch polnische Art, w dawnych niemieckich książkach kucharskich z XVI i XVII wieku. Dla współczesnego czytelnika takie przepisy z barokowych książek kucharskich mogą się wydawać bardzo dziwne, trudne do przeczytania. One są napisane archaicznym językiem, ale ta obcość kulinarna się pogłębia z kilku względów. Dlatego, że panował wówczas inny wzorzec smaku. W kuchni używano zupełnie innych produktów, znacznie bogatszych, bardziej zróżnicowanych biologicznie. Dzisiaj na przykład mogłoby nas szokować, że faszerowane słowiki były dla kogokolwiek przesmakiem. A rzeczywiście w dawnej kuchni, w kuchni barokowej, bardzo ceniono małe, śpiewające ptaszki, które uznawano za rarytas. Ale są tacy odważni śmiałkowie, którzy czytają dawne książki kucharskie. Między innymi są to kucharze z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz edukatorzy, wykorzystują tą dawną wiedzę kulinarną do celów edukacyjnych, kulturowych, ale także, żeby stworzyć takie niesamowite doświadczenie kulinarne. Generalnie rekonstrukcja kulinarna jest dość specyficznym zajęciem dla kucharza. Po pierwsze, nie mamy zbyt wielu danych, ponieważ te pierwsze przepisy kulinarne z książek kucharskich XVII wieku to były przepisy, które pozbawione były jednostki miar i wag. Czyli to jest troszeczkę laboratorium. Trzeba troszeczkę w kuchni popracować, wiele razy przerobić dany przepis, żeby móc w stanie stwierdzić, czy to będzie smakowało gością, czy nie będzie smakowało gością. Mam tutaj rozróżnienie między bycie historykiem, bycie rekonstruktorem, a bycie kucharzem, no bo wiadomo, że dla historyka najważniejsza jest rzetelność zawodu i warsztat, i dojście do, w cudzysłowie, prawdy, ale dla kucharza tym finalnym celem jest to, żeby to wszystkim smakowało. Die deutsche und die polnische Küche hatten im 17. Jahrhundert viele Gemeinsamkeiten. Gerichte auf polnische Art konnte in der deutschen Küche als Symbol des Festhaltens an traditionellen Geschmackskombinationen und als Ausdruck der Ablehnung des französischen kulturellen Vorbilds gelten. Es ist die Idee, die historische Küche Polens wieder zu entdecken mit historischen Kochbüchern und historischen Rezepten. Und zu den großartigen Pfeilern dieser Wiederentdeckung gehört ein Kochbuch aus dem Jahre 1682, das Stanisław Czernicki geschrieben hat. Es war ein ehemaliger Soldat und zum Teil auch Politiker und Diplomat, aber war dann eben auch Chefkoch eines Hochadligen in Polen. Und 1682 ist sehr früh für ein sehr elaboriertes Kochbuch. Celem Instytutu Polskiego w Düsseldorfie jest opowiadanie Polski, przedstawianie polskiej tradycji, kultury, polskiej tożsamości w ten sposób, aby współczesna Polska była lepiej rozumiana. Jednym z elementów tego realizowania tego programu jest wspólny razem z Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie i Pałacem w Benrathie, projekt poświęcony tradycyjnej polskiej kuchni, tradycji polskich kulinariów i ich niewiarygodnie potężnemu wpływowi na kuchnię niemiecką. Cztery pory roku w polskiej tradycji kulinarnej prezentowaliśmy tutaj w Düsseldorfie z niekłamaną radością, dlatego że jak zwykle bardzo dobre organizacyjne wsparcie Instytutu Kultury Polskiej, Instytutu Polskiego w Düsseldorfie, niezwykle gościnny zamek Benrath z profesorem
Szwajcerem, ale przede wszystkim projekt, który uzyskał wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projekt, który w takim grancie Kultura Inspirująca zdobył wystarczającą ilość punktów, by być realizowany. I myślę, że to nie jest nasze ostatnie słowo. Dzięki wykładowi Marty Sikorskiej przybliżyliśmy tutaj bardzo licznej publiczności tematykę w ogóle nieznaną, też mało w Polsce znaną, czyli jak kuchnię polską transponowano na Zachód, a dokładnie do Niemiec w XVII wieku. Okazało się, że jest wiele punktów wspólnych, które wzbudziły tutaj i, rzekłbym, zachwyt, niedowierzanie i mnóstwo pytań. Myślę, że to jest bardzo wspaniała forma takiej propagandy w dobrym tego słowa znaczeniu historii Polski i historii polskiej kuchni. I okazuje się, że mamy wiele wspólnych punktów, które myślę, że będziemy na jakiejś takiej niwie badawczej rozwijać.